Hej, witajcie na kanale Mathematics, jak w każdą środę o 14:00. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Matematyka w filmie i w popkulturze. I już właściwie miałem tego odcinka nie nagrywać, gdyż jest dopiero 9:00 rano, a tutaj żar taki z nieba bije, że kamera mi się co 20 minut przegrzewa i muszę ją później przez 2 godziny chłodzić, więc myślałem, że już nic nie nagram i że się pożegnam z wami w tym sezonie. Ale pomyślałem, że może jeszcze spróbuję ostatnią deskę ratunku. Zabiorę was na tył mojego domu, na tak zwany backyard. Tam jest trochę cienia i może coś tam się uda nagrać bez tego przegrzewania kamery. Dlatego może trochę pomaluję tutaj mój mur. O, to jest mój backyard, zobaczcie. I jest tutaj trochę cienia, który można wykorzystać. O, tam już stoi mój statyw i tutaj zrobimy sztukę matematyczną na tym murze. Zobaczymy, czy uda nam się oddać taki odcinek zaimprowizowany zrobić tutaj. No ale no cóż, nie szukamy wymówek, szukamy rozwiązań, więc dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, bierzemy na kanwę jedną z moich ulubionych filmów, zdecydowanie pierwsza dziesiątka filmów wszechczasów, czyli po angielsku Good Will Hunting, a po polsku mówimy Buntownik z wyboru, chyba jeden z lepiej przetłumaczonych angielskich, amerykańskich tytułów na polski. Nie obrażajcie się, że to nie jest tak słowo po słowie Good Will Hunting przetłumaczone, to nie miałoby sensu, natomiast Buntownik z wyboru oddaje duszę tego filmu, dusza naszego głównego bohatera, czyli tego buntownika, który jest geniuszem matematycznym, który nie wykorzystuje takiego swojego umysłu, swojego talentu właśnie w dziedzinie matematyki i z wyboru, a może właśnie nie z wyboru, tylko z jakichś dziecinnych przejść, jest buntownikiem i nie obchodzi go aż tak ten talent matematyczny. Zobaczcie film, na pewno jeden z lepiej napisanych scenariuszy w historii kina, zresztą dostał Oscara za to całkiem słusznie. No i zdał się platformą, która wybiła na szczyty Matta Damona i Bena Afflecka. Skoro jest geniuszem matematycznym, możecie się spodziewać wiele zadań matematycznych w tym filmie. Ja wybrałem dzisiaj jedno z nich z teorii grafów. Bardzo fajne zadanie. Każdy z was będzie mógł w stanie go rozwiązać, obiecuję wam. A teraz zobaczcie wstęp do tego zadania. And there is a problem on the board right now. That took us more than 2 years to prove. So let this be said. The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered, and answered with vigor. I oto jest tutaj to zadanie. Zajmiemy się drugą częścią w dzisiejszym odcinku. Należy narysować wszystkie homomorficzne, nieredukowalne drzewa, gdzie n równa się 10. Przyznacie, że brzmi trochę przytłaczająco. Homomorficzne, nieredukowalne drzewa, n równa się 10, ale obiecuję wam, że jak wam to wytłumaczę, o co w tym chodzi, każdy z was będzie w stanie zastopować to wideo, zanim zobaczy moje rozwiązanie i samemu to zrobić w szybciej niż 2 lata, które zajęły tym profesorom z MIT. Więc po pierwsze, drzewo, co to jest drzewo w matematyce? Najprostszy graf, który również jest drzewem. No i z tych punktów mogą wychodzić kolejne gałęzie tego właśnie drzewa, na przykład tak. No i to już jest trochę bardziej skomplikowane drzewo o 3 wierzchołkach, czyli te nasze n jest równe 3 w tym wypadku. Także już wiecie, n równa się 10 w tym zadaniu, to jest drzewo z 10 wierzchołkami. Ale co rozróżnia drzewo od grafu? Otóż w grafie możemy połączyć te 2 wierzchołki, robić taka pętelka. Natomiast drzewo to jest tak zwany graf acykliczny, czyli żadnych pętelek nie może być. Ok? Proste wytłumaczenie drzewa? Mam nadzieję, że tak. 10 wierzchołków bez pętelek, wszystkie połączone, czyli to jest tak zwany graf, jest spójny. No i kolejne słowa, które tam słyszeliście, nieredukowalny, homomorficzny, coś w tym stylu, prawda? Nie będę się za bardzo wgłębiał w to matematyczne mambo-dżambo. Chodzi o to, że z żadnego punktu nie mogą wychodzić 2 gałęzie. Albo 1, albo 3 i więcej. No cóż, już mamy tutaj, z tego wychodzi 1 punkt, 2, to równie dobrze może wychodzić 3. No i 4, 5, 6, mam mieć 10 wierzchołków, więc po prostu zrobię 9 wierzchołków dookoła tego środkowego i to będzie moje pierwsze drzewo. I oto jest, 10 wierzchołków, z żadnego nie wychodzą 2 gałązki, więc nasz pierwszy przykład drzewa.
Oto przed Wami wszystkie możliwe drzewa, które mają 10 wierzchołków. Natomiast jak sami pewnie widzicie, niektóre z nich są redukowalne. To znaczy, że wychodzą z jednego punktu dwie gałązki, więc może to Wam wystarczy, żeby zastopować wideo już teraz, a może chcecie zobaczyć jeszcze kilka innych przykładów i skończyć to zadanie. Teraz tak, żeby się lepiej komunikować. Z tego wierzchołka wychodzi 9 gałązek. Nazwiemy ten wierzchołek pniem, ok? I on będzie miał tutaj inny kolor, bo biały już mi się skończył. Natomiast z tych wierzchołków wychodzi dosłownie jedna gałązka. Będziemy to nazywać liśćmi, ok? Czyli liście, gałązki, no i pień. Mam nadzieję, że wtedy będziemy się mogli lepiej komunikować. W tym drzewie, jak widzicie, jest jeden pień i 9 liści. Teraz czas na drugie drzewo, w którym będą 2 pnie i no, siłą rzeczy 8 liści, gdyż mamy tylko 10 wierzchołków do wykorzystania. Namalujmy je. To są nasze 2 pnie. No, żeby były pniami, to muszą z nich przychodzić przynajmniej 3 gałązki, więc namalujmy je. I to będzie nasza taka podstawa drzewa o 2 pniach, tutaj na fioletowo. Minimum muszą być 4 liście, tutaj nie da się inaczej narysować drzewa o 2 pniach, zatem 4 liście muszą być wykorzystane, dlatego powiedziałem, że to taka podstawa. Te liście będą na żółto, no i te gałązki tutaj na pomarańczowo, mam nadzieję, że to będzie w miarę dobrze widać. A zatem 6 wierzchołków wykorzystanych, zostały nam 4 do wykorzystania, do rozlokowania w różnych miejscach tych pniów, żeby stworzyć z tego inne drzewa. No więc to się można z tym bawić nawet z 5-latkiem, prawda? Gdzie można rozlokować te pozostałe 4 gałązki, 4 liście? Ok, no na przykład wszystkie 4 tu na górę, prawda? To będzie już jedno drzewo. Narysujmy je. I to jest ten nasz graf z wszystkimi 4 liśćmi tutaj na górze. No ale przecież może być 3 liście na górze, 1 na dole. To zrobimy tutaj, albo mogą być 2 liście na górze i 2 tutaj na dole. To będzie kolejne drzewo. I tyle. Teraz czas na 3 pnie. No i siłą rzeczy 10 minus 3, czyli 7 liści. Najlepiej zacząć od bazy. Czy to jest nasza baza na drzewo 3-pniowe? 1, 2, 3. Uwaga, uwaga, oczywiście nie, gdyż z tego pnia wychodzą 2 gałązki, tak być nie może. Można właśnie to drzewo wtedy zredukować, a drzewo, jak wiemy, ma być nieredukowalne, więc z tego pnia musi wychodzić 3 gałąź i to będzie nasza podstawa. A zatem wykorzystaliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wierzchołków. Zostało 2 do rozlokowania tutaj w różnych miejscach, żeby stworzyć drzewa właśnie 3-pniowe. Czyli co? Znowu mogą być wszystkie tutaj, 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 ok? Postarajcie się może to zrobić sami. No jak Wam wyszło dodawanie tych 2 dodatkowych? Jeszcze raz, 2 na górze, 1 na górze, drugi w środku, 1 na górze, drugi na dole, 2 w środku. No, 2 na dole nie ma co dodawać, bo to byłoby to samo co 2 na górze, to nie jest inne drzewo. No to gdzie jeszcze można dodać ten? 1 na górze, a tutaj znowu w środku tak o? No nie można, bo wtedy z tego miejsca są 2 gałązki i to jest oczywiście tutaj niedozwolone. Można by na przykład, no właściwie nie ma gdzie już dodać, więc chyba 3 pniowe są dodane, ale mogę te 2 gałązki dodatkowe dodać na przykład tutaj. No i wtedy ten listek staje się pniem, no i przechodzimy do zbioru drzew 4-pniowych. To będzie jedno 4-pniowe, a drugie, no cóż, zacznijmy może od takiej bazy 4 purpurowych kółek, z każdego przynajmniej 3 gałęzie. No i mamy 4 purpurowe pnie, z każdego 3 gałęzie, no i wszystkie 10 wierzchołków jest wykorzystanych. Nie ma tutaj za bardzo czym się więcej bawić, także to są nasze 2 drzewa 4-pniowe, 6-listne.
No i teraz czy warto iść do drzew pięciopniowych? No, jak już tutaj narysowałem cztery pnie i wszystkie liście były wykorzystane, to jak pójdę do pięciopniowych, to już nie ma sensu. Tam będzie więcej tych punktów potrzebnych w ogóle do samej bazy, niż będzie możliwych, a przypominam, że mamy 10 punktów. Także jak to dobrze się wytłumaczy, to 5-7-latek mógłby się zabawić w tym, no i może rozwiązać to zadanie, ale oczywiście teoria grafów, kiedyś zwykła matematyka teoretyczna, czysto teoretyczna, teraz w czasach informatyki, połączeń sieciowych, teleinformatycznych, połączeń klient, serwer, jest to wykorzystywane bardzo, bardzo szeroko i mam mnóstwo zastosowań, które ułatwiają, właśnie ulepszają, optymalizują właśnie takie połączenia teleinformatyczne. Okay? Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Zobaczcie jeszcze raz ten zadanie, które zrobił Will Hunting na tablicy. Jak sami widzicie, jest tam 8 drzew. A my mamy, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nam się udało. I to jest wszystko, to jest maksymalnie, więcej nie ma. Także zadanie dla Was zostawcie w komentarzach, którego z naszych 10 drzew nie napisał, nie zdążył, a może nie wiedział Will Hunting. Oczywiście w filmie ten cały asystent profesora mówi, że zadanie jest poprawnie wykonane. No, można powiedzieć, że poprawnie jak na razie, na pewno nieskończone, przynajmniej niekompletne. Także napiszcie w komentarzach, którego brakuje drzewka. No i również zobaczcie, w opisie tego filmu będzie link do tego filmu na wykopie, gdyż potrzebuję trochę więcej publiczności na tym kanale, trochę więcej, dotrzeć do szerszej publiczności. Ja widzę, że na wykopie ta publika jest całkiem ciekawa. Widać, że być może mój materiał, to co mam do zaoferowania, ich zaciekawi, a ja chcę oczywiście rozszerzyć kanał jak najbardziej, gdyż cel tego kanału jest 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Dopiero mamy 433 subskrybentów, którym wszystkim dziękuję. Oglądajcie kanał Mathemagics, odcinek numer 60. Zostało 40, a ja dzisiaj z Wami się już żegnam. Na koniec 60 odcinka wiszę Wam 60 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do ostatniego odcinka. Kibicujcie mi, bo jest bardzo gorąco, a ja już dla Was puszczam muzykę Łukasz Olszówka. No i widzimy się za tydzień z kolejnym filmem Mathemagics. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się.